Witajcie, moi drodzy. Cieszymy się bardzo, że możemy się z Wami spotkać przed ekranami. Całym sercem jesteśmy z Wami. Mamy nadzieję, że uśmiechacie się do nas. Kto nas nie zna, jesteśmy młodzieżą z Głogowa, która kocha Boga i spotyka się regularnie, żeby śpiewać dla Niego, żeby rozmawiać o Nim, żeby inspirować się do tego, żeby jeszcze lepiej znać Boga. Jest to dla nas piękna przygoda i dla Niego teraz będzie te kilka utworów muzycznych, tych pieśni. Chcemy Go uwielbić, chcemy śpiewać, że jest wspaniały, że jest doskonały, że jest dobry. Chcemy skupić swój wzrok i swoje myśli na Nim. Także zapraszamy do wspólnego śpiewania, do uwielbiania. Bądźcie z nami. Na Jezusie nasz wzrok, dziś patrzymy na Zbawcę, bo miłością jest On, Jego czcimy na zawsze. Na Jezusie nasz wzrok, na Jezusie nasz wzrok. Zbawienie, dzień
Boskiej bliskości w wyjątkowy sposób.
do nas tutaj na ziemię i bardzo Ci za to dziękujemy. Jest wiele historii, Panie Boże, o Tobie, jest wiele teorii dotyczących Ciebie, ale my, Panie Boże, osobiście się przekonaliśmy, ja się osobiście przekonałam, że jesteś dobrym Bogiem, że jesteś prawdziwym Bogiem, że jesteś Bogiem realnym, który słyszy moje modlitwy, który jest teraz tutaj z nami i po prostu jest. Reaguje, odczuwa. Dziękuję Ci, Panie Boże, za tą Twoją wspaniałą, doskonałą obecność. Doskonałe są drogi Twe. Doskonałe.
każdy potrzebuje odczuwać dobroć, odczuwać miłość. Każdy chce być kochany, a Ty nam to gwarantujesz, Panie, w każdej sekundzie naszego życia. Pokazałeś, czym jest doskonała miłość. Dlatego, Panie Boże, chcemy chwytać garściami i odważnie iść przez życie. Bo Pan jest i Bóg jest dobry i żyje w nas, a my w Nim żyjemy. Moi drodzy, dziękujemy Wam za ten piękny czas wspólnego uwielbiania, ale to nie koniec naszego spotkania online. Mamy dla Was piękną niespodziankę. Za chwilę wysłuchamy inspiracji od pastora kościoła Echo w Gdańsku, Daniela Różańskiego. Daniel Różański to jest człowiek o wielkim sercu do ludzi, o szalonych pomysłach, wielkiej energii do życia, człowiek wielkich marzeń i to jest wielka radość dla nas, dużo słów wielki, wielka radość dla nas, że możemy go mieć dzisiaj właśnie na naszym spotkaniu i usłyszeć od niego inspirację. Także moi drodzy, Daniel Różański. Cześć kochani, dzień dobry, mam na imię Daniel, jestem pastorem kościoła Echo w Gdańsku. Naprawdę bardzo się cieszę, że mogę kilka słów do Was skierować. Chciałbym Was zainspirować. Chciałbym Was dzisiaj zainspirować do życia pełnego odwagi. Czasy, w których dzisiaj jesteśmy, czasy, w których żyjemy, są pewne niepewności. Myślę, że niektórzy z nas mogą czuć się jak we mgle, kiedy musimy trochę zwolnić, kiedy nie do końca wiemy, co jest za zakrętem. I to jest normalne. To jest normalne, że w takich momentach życia zwalniamy. Nie powinniśmy się z tym źle czuć, nie powinniśmy z tym nic robić. Musimy to przeczekać. Z drugiej strony jest pokusa, aby zmarnować ten czas. Jest pokusa, aby przeczekać i mieć potem poczucie, że ten sezon jednak zmarnowaliśmy. Chciałbym dzisiaj Was zachęcić, z całego serca zachęcić, abyście nie zmarnowali tego sezonu. Chciałem Was zachęcić, abyście byli odważni, abyście pomimo okoliczności, w których jesteśmy, wciąż mieli skierowane oczy na Jezusa i na to, kim On jest. Jezus potrafił odnaleźć się w różnych okolicznościach. Potrafił odnaleźć się w momentach wielkich, ale też potrafił odnaleźć się w momentach trudnych. I On powiedział, musicie się stać takim, jakim ja jestem. Ja wierzę, że możemy się każdego dnia coraz bardziej stawać podobnymi do Niego. Jeśli On to powiedział, ufam Mu i wierzę, że może tak być. I chciałbym Was dzisiaj zainspirować do wielkości. Chciałbym zachęcić Was, abyście byli odważni w wielkości. Czym jest wielkość? Czym jest wielkość? Dla każdego z nas wielkość może być zupełnie czymś innym. Ale w Bożych oczach wielkość ma swoją definicję. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedy Jezus Chrystus spędzał ostatnią kolację, ostatni posiłek, ostatnią wieczerzę ze swoimi uczniami, podczas tej kolacji wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja. Jego uczniowie zaczęli się spierać, kto z nich jest najważniejszy, kto z nich jest największy, kto z nich jest największy po Jezusie. Jezus oczywiście wyłapał ten moment i dał im najlepszy przykład wielkości, który mógłby nam dać. Czytamy wtedy w tym momencie w Ewangelii Mateusza o 20 rozdziale. Nie tak ma być pośród was. Kto między wami chciałby stać się wielki, niech postępuje jak służący. I kto między wami chciałby stać na czele, niech będzie jak sługa. Podobnie Syn Człowieczy nie przyszedł mu służono, aby służyć i oddać swoje życie za okup na wielu. Jezus Chrystus w tym momencie zniżył się do poziomu stóp swoich uczniów. Wziął miskę z wodą, ręcznik i zaczął myć im stopy. W tamtych czasach mycie stóp było zarezerwowane nawet nie dla gospodarza, którym Jezus oczywiście nie był, ale dla służby, która była przygotowana w tym domu. Każdy gospodarz miał ludzi odpowiedzialnych za mycie stóp swoich gościom. Jezus Chrystus pokazuje nam, że widząc brudne stopy i dumne serca, pokazuje nam, czym jest wielkość. Chciałem Was zachęcić i zainspirować, dodać Wam odwagi, poprosić Was, abyście byli odważni w walce o wielkość. Wielkość z Bożej perspektywy, z wielkość przez duże W.
Nie wielkość, która jest w oczach wielu ludzi mylnie mylona z tym, kto ma więcej, kto jest ważniejszy, ale nasza wielkość, wielkość ludzi, którzy ufają Jezusowi, polega na tym, jak wielu ludziom możemy służyć, jak wielu ludziom możemy pomóc. Czy potrafimy się zniżyć do poziomu ich potrzeb? Czy potrafimy się zniżyć, aby zobaczyć to, co ich boli, aby zobaczyć to, jakie oni mają braki? I chciałbym Was zachęcić, aby ta wielkość, zwłaszcza w tym sezonie, nie została zepchnięta na bok. Jezus Chrystus powiedział, że jeśli chcesz być wielki, jeśli chcesz być pierwszy, jeśli chcesz być odważny, zacznij widzieć potrzeby innych ludzi. Zacznij widzieć to, z czym ludzie się zmagają. Nie wiem, kto mieszka wokół Ciebie, jakie potrzeby są wokół Ciebie, ale wierzę, że jeśli będziesz się modlił o to, aby Jezus Chrystus pokazał Ci, co jest istotne w życiu innych ludzi, jak możesz im pomóc i będziesz chciał im pomóc, zauważysz brudne stopy, a wtedy weź ręcznik, wtedy zniż się do poziomu potrzeb ludzi, którzy są wokół Ciebie i zacznij im służyć. Zacznij im ich kochać tak, jak potrafisz, widząc ich potrzeby i odpowiadając na nie. Może to będą proste rzeczy, to nie muszą być wielkie rzeczy, może to będą proste gesty, może to będą proste wiadomości, może to będą proste uczynki. I chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście byli gotowi dzisiaj być odważnymi, bo wielkość to odwaga. Wielkość to odwaga, by się zniżyć do poziomu sługi. Często postawa sługi wydaje nam się mało atrakcyjna, mało godna, poniżająca. Ale chciałbym zachęcić Ciebie do tego, abyś uwierzył w to jeszcze raz, że prawdziwa wielkość i prawdziwy przykład, prawdziwy szacunek i prawdziwy autorytet zaczyna się od postawy sługi, od momentu, w którym ludzie widzą, że chcesz im pomóc, myjąc ich brudne stopy. Jakkolwiek to dzisiaj brzmi, wierzę, że jesteście zainspirowani do tego, aby patrzeć się w to, kim jest Jezus i naśladować Go w tym, jak kochać ludzi, którzy są wokół nas. Miejcie piękny czas, miejcie piękny sezon, niech Was Bóg błogosławi. Bardzo się cieszę, że mogłem kilka słów skierować do Was. Wierzę, że to zainspiruje Was do życia pełnego wiary, do życia pełnego odwagi, bo niezależnie od tego, w jakim sezonie jesteśmy, wszystko się zmienia. Bóg się nie zmienia. Jego standardy się nie zmieniają i Jego prawda się nie zmienia. Więc prawda o wielkości jest aktualna dzisiaj. Miejcie piękny czas. Z okazji Bożego Narodzenia mamy dla Was jeszcze jedną specjalną świąteczną pieśń. Zachęcamy, żebyście uwielbiali i śpiewali razem z nami. Niech śpiewa cały świat. Przyszedł do
jest nasz Bóg. Chwałę oddajmy Mu, jak wielki jest nasz Bóg, jak wielki jest nasz Bóg. Zaśpiewajmy, że On jest wielkim Bogiem. Jeszcze raz na koniec, tym razem całą czwórką chcemy stanąć tutaj przed Wami, całą czwórką liderów z tych spotkań MDM, Filip, Gosia, Ania, Kasia. Dziękujemy Wam, że byliście z nami. Daniel, bardzo Ci dziękuję za to, co do nas powiedziałeś. Serdeczne ukłony, chylimy czoła i dziękujemy za Twoje starania i pracę, jaką wykonałeś. No i cóż, kochani, Ania za chwilę powie najważniejsze słowa, jakie powinny paść dzisiaj na koniec MDM-u, więc oddaję jej głos. Od naszego zespołu i od wszystkich ludzi, którzy się też przyczynili do tego, żeby to nagranie dla Was powstało, chcemy Wam życzyć spokojnych, na ile się da, na tyle rodzinnych i spędzonych w gronie osób, które kochacie, błogosławionych świąt, przepełnionych takim poczuciem, że to nie są tylko choinki, to nie są tylko świąteczne piosenki w sklepie i bombki, to jest radość dla nas, bo narodził się nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Was pozdrawiamy i buziaki.